Kiedy byłam młoda, śmieszyło mnie. Jeśli osoby, których życie nie było wplątane w polityczne koleje kraju, porywały się na pisanie pamiętników. Teraz zmieniłam zdanie. Jeżeli chodzi o Działyńskich, o Wielkopolskę, tam wśród tych wszystkich wspaniałych rzeczy, tradycji, patriotyzmu, tam był też realizm. Cholera w XIX wieku była nieodłącznym elementem życia. Anna jedzie na wieś, asystuje w zabiegach, pielęgnuje chorych, patrzy na ich cierpienie i śmierć. Stanisław już zdawał sobie sprawę z tego, że nie zatrzyma Anny. Że Anna już jest na tyle samodzielna i jeżeli ona sobie postawi jakiś cel przed sobą, to ona po prostu będzie do niego dążyła. Trzeba było jej zostawić wolną rękę, co też Stanisław uczynił i to chyba obojgu wyszło na dobre. Rymanów był dla Anny i Stanisława wymarzonym miejscem do życia i wychowywania dzieci. Niestety śmierć Stanisława zmieniła wszystko. Stoi na skraju bankructwa i ona nawet myśli o tym, żeby wyprowadzić się z Rymanowa. I pomimo takich ogromnych problemów zaciska zęby i postanawia zostać. Swój sukces Rymanów zawdzięczał ludziom, którzy tak jak Anna poświęcili się temu miejscu w pełni i do końca.